Pierwsza runda Pucharu Polski, czyli Polish Stand Cup, odbyła się podczas Tuning Festival Dabit w Kielcach. Było głośno, efektownie i wesoło. No to jestem w Kielcach. Ola zaprosiła mnie na imprezę, która się odbywa stanterską. Właśnie dojechałem na teren targów kieleckich. O i widzę Olę, właśnie jedzie. No jak żeby mogło być inaczej, jak nie na dwóch kółkach. Gdzie ty chowasz ten mikrofon zawsze? Poznajcie się, to jest Rafał Kanik, nasz mistrz. Cześć, Robert. Cześć. To jest nasz mistrz Polski. Najlepszy zawodnik. Przyjechałam z najlepszym zawodnikiem. Powiedz mi, co tu się dzieje, bo słyszę pisk opon, pogoda ładna, słoneczko świeci. No co, jesteśmy na Polish Stand Cup, czyli pierwszej rundzie Pucharu Polski, mistrzostwach Polski. Najlepsi stanterzy, oto, tutaj będą jeździć teraz też dla ciebie. PSC, czyli Polish Stand Cup, Puchar Polski, jedyna taka impreza wspierająca fantastycznych polskich zawodników, którzy reprezentują bardzo wysoki poziom. Ta runda odbyła się w Kielcach dzięki grupie fantastycznych ludzi przewodzonej przez Norberta Duczmala. Rafał, zobacz, czołowy zawodnik, jego ukochana maszyna. Teraz możemy ci opowiedzieć, dlaczego ta maszyna tak dziwnie wygląda. Rafał, co, to ja wiem, wyklepany bak do skakania, tam zębatki. Co tu jest porobione? Przeróbek w motocyklu jest bardzo dużo. Najważniejsze to klatka na silnik, żeby motocykl podczas upadków, których jest wiele podczas treningów, o tym mówimy, żeby podczas upadku się tam nic nie wydarzyło złego z silnikiem i tak dalej. Drugą podstawową przeróbką są hamulce z tyłu. Jest dodatkowy hamulec na kierownicy. Dokładnie tutaj. Tutaj są dwie klamy. Tak jest. No normalnie motocykle tak nie mają. No dobra, normalnie gdzie się go odpala, bo nie widzę nigdzie guziczka. No i właśnie to jest kolejna dość ważna przeróbka, bo jeśli byłoby tutaj normalnie, jak w seryjnym motocyklu na kierownicy stacyjka, jest ryzyko, że można ją wyłączyć nogą. Dlatego jest przełożona, jest tutaj schowana, tak że nikt nie widzi, Nie da się jej dotknąć nogą i tak dalej podczas wykonywania różnych ewolucji. Dobra, wyklepany bak, żeby skakać tutaj, stać na nim, robić kajczera i... Dokładnie, bak, żeby się dobrze na nim siedziało, żeby nie zjechać podczas jazdy na jednym kole. Ta mazia taka, do tego, żeby się tutaj trzymał zawodnik. A tutaj ta dziura, w której przed chwilą siedziałam ja... Po to, żeby włożyć tam stopę i między innymi podnieść motocykl na koło, po prostu do wykonywania triku. Startujesz dzisiaj? Oczywiście, że tak. No to świetnie, to będę miał okazję zobaczyć, co potrafisz. Jasne, pewnie, zapraszam na przejazd. No dobra, no to co, no to teraz trening czeka nas, a później przejazdy najlepszych. Zostajesz z nami oczywiście. No tak, jeszcze jestem z wami. Cały czas. Dobra, no to idziemy na trening. Oczywiście, idziemy trenować. Za nami zawodnicy, za nami świetni zawodnicy, jeden z nich tutaj koło mnie, Emil Krzysztań, który będzie i komentatorem dzisiaj, dzięki niemu się dowiesz, jakie triki wykonują zawodnicy, ale sam też jest zawodnikiem, jeździ na tym niepozornym, zdawałoby się tutaj, skuterze z tyłu, na którym wyprawia cuda, bo nie wiadomo dlaczego nie mógł normalnie w życiu jeździć, tylko zaczął uprawiać stunt. No właśnie, dlaczego stunt? Stunt to jest doskonała forma rozrywki i pasja, bynajmniej dla mnie. Jest to ogromna pasja, ogromne hobby, które pozwala oderwać się od rzeczywistości. I różnorodność tego sportu ubarwia życie. Tym bardziej przyjedziemy na zawody, jest dużo chłopaków, są różne motocykle, jest różnorodność trików, jest po prostu fajnie się to ogląda. Ola wspomniała, że startujesz w klasie nieregulaminowej, tak? Tak, klasa nieregulaminowa. Jak to wygląda? Mniejsze pojemności. Klasy. Pierwsza to jest klasa nieregulaminowa, w której ja startuję. Są to motocykle o pojemności do 550 cm3, czyli skutery, motocykle 125-250, takie właśnie przeważają sprzęty w tej klasie. Druga klasa jest to klasa regulaminowa, powyżej 550 cm3. Jest bardziej popularna, jest więcej zawodników startujących w tej klasie. Najczęstsze motocykle wykorzystywane są pojemności 600 cm3. Takie jak tu stojące Kawasaki 636 czy Honda F4i. Żeby nie było, że tylko gadamy. Emil naprawdę potrafi cuda na swoim skuterze. Trying to
No ja szukam Oli, nie mogę jej znaleźć, ale zobaczcie, kogo spotkałem. Przecież Kalama, co ty tu robisz? Co, no właśnie powiem ci, że tak do końca nie wiem, co ja tu robię. Nie, no wiem, co tu robię. Stoję, bawię się, ja tak w ogóle chodzę, tam kiełbaskę dostanę, tam kawałek pizzy i miło czas tutaj upływa. Natomiast, ach właśnie, młodzi ludzie kiełznają, potężne maszyny. Pokaz siły to jest też trochę niebezpieczne w sumie, czy nie? Ale no i Ola Kuc jest całą sprawczynią zamieszania, po prostu powiedziała: cześć Grzegorz, ja, o cześć Ola. Ona mówi: no to chodź, tam będzie, pojedziemy, będzie fajnie. Nie? Ja mówię: ale na pewno, no tak, no i przyjechałem. Ja się boję trochę motorów, przyznam się szczerze, jestem tu i sobie myślę, kurczę. A nie jeździłeś nigdy? Że, no właśnie jeździłem. Ale mam bardzo romantyczną podróż motorem Java 350 Twin Sport. Koleżanka powiedziała, że ma ciocię w Paryżu. Ja mówię: a to chodź, pojedziemy motorem. Ona: a super. I tą Jawą przez Niemcy do Holandii, z Holandii do Paryża. W Paryżu pobyliśmy sobie jakiś tydzień i wróciliśmy. No i takie hece, że no było to przyjemne. Na akrobację, no ja pamiętam jak na składaku. Pamiętam to doznanie, kiedy pierwszy raz udało mi się tak na jednym kole, nie wiem, ze 13 metrów przejechać. Coś w moim organizmie rozumie ten rodzaj przyjemności. Wariaci, co? No kurczę, raczej tak. Idę szukać Oli. Gdzie Ola? Tam, gdzie motocykle. Nie ma innej możliwości. Co ty robisz, dziewczyno? Aha. Szalona kobieta. Takie zabawy tylko z mistrzami, nie próbujcie tego robić w domu sami. Rafał, a może stopala jakiegoś pięknego? Ja tu sobie stanę, byś zszedł. Co ty na to? Okej, no pewnie. Dawaj, przyjedziesz do mnie? Nie jednego. Dobra. Zapomniałam wam powiedzieć, że stopi to jest idealny trik do pocałunku. Coś pięknego, to trzeba ćwiczyć, ale nie każdy potrafi. Ze stuntem jest jeden podstawowy problem. Nie ma gdzie trenować. A jak widać, wystarczy mały plac. I nie trzeba mieć nawet uprawnień, bo jeżeli jesteś na zamkniętym placu, to nikt cię o dokumenty nie pyta. Zupełnie jak na torze wyścigowym. Tobie się to nie nudzi? Nudzi? Jak to się może nudzić? Chyba nie wykonamy, żeby się to zrobiło. Co? Pytałem się, czy mu się nie nudzi to. Jakieś to było żartobliwe pytanie. Stunt wywodzi się oczywiście od kaskaderki. To kaskaderzy nauczyli się tak jeździć na motocyklach i stało się to sportem. W tej dyscyplinie mamy całą listę trików, którą zawodnicy cały czas modyfikują. Jazda na tylnym kole to jest wheelie. Oczywiście można go wykonywać z różnymi kombinacjami. Jazda na przednim kole bądź zatrzymanie się na nim to jest stopi. Mój ulubiony trik. Kiedy zawodnik skakuje najpierw na bak, a później obie nogi przekłada przez kierownicę, to jest highchair. Jeżeli przekłada tylko jedną, to jest special K. A to, co robi teraz ten pan, to jest wieża. To są oczywiście drifty. To są cyrkle z kombosami, czyli kombinacjami wykonywanymi bardzo szybko. A to mój ulubiony przejazd. Triki wykonywane w parach są imponujące. Robert, niestety musisz nas opuścić. No niestety muszę jechać. Kolejna impreza przede mną, trochę inny charakter, ale chłopakom na pewno by się z Łódzkiego Forum spodobało, co tu się dzieje. Pozdrawiamy ich, Ernest. Oczywiście, że pozdrawiamy. Cały motorsport pozdrawiamy. Jest ze mną nasz czołowy zawodnik, Ernest Komorowski. I przy tej okazji chciałam Ernesta prosić, bo jest taki świetny, żebyś namówił tych, którzy oglądają to i Roberta, żeby tu wrócił i oglądał stan. Co byś im powiedział? No co, kochani, no przede wszystkim to, że jest to super widowiskowy sport. Naprawdę duże emocje, dużo wywrotek. Dużo fajnych trików. Przyjdźcie, zobaczcie sami, no i później je ocenicie. Ale naprawdę warto, naprawdę. Ty wywozisz dumę naszą narodową w świat, bo jeździsz teraz dużo w Hiszpanii. To prawda, mieszkam w Hiszpanii w zasadzie większość roku. Tam trenuję, tam mam przyjaciół, tam mam kilku sponsorów. Tam się świetnie bawię przede wszystkim. Świetnie się czuję zimą, jak nie mogę trenować tutaj. Jestem chyba strasznie napalony na ten sport. Dlatego decyzja taka na wyjazd tam i zostawienie naszego kraju zimnego na kilka miesięcy.
ale za każdym razem wracam tutaj na sezon, na zawody, na pokazy. Super, cieszę się, że jesteś i wracasz do gorących ludzi. Myślę, że jak ty mówisz o tej nakrętce, to Robert będzie musiał wrócić na zawody, co? Twój ulubiony trik? Zdecydowanie no-handery. Czyli wiesz co to? Nie. To są wszystkie te triki, kiedy nie trzymasz kierownicy. To jest już naprawdę poważna jazda. A mój wiesz, jak jest ulubiony? Bez trzymanki. No dobra, no to co? Muszę uciekać. Ernest na trening, bo za chwilę ma przejazd, a ty do Łodzi. No, żegnamy cię. Tak, dzięki. Przekażę pozdrowienia chłopakom i powodzonka życzę. Bawcie się dobrze. I do zobaczenia. A ty wsiadaj i jazda. Dziękuję. Tak wyglądał pierwszy dzień zawodów.